Aneta Król miała sporadyczny kontakt z rodzicami i mama Jadwiga ubolewała nad tym faktem. Jednak nie mogła przecież zmusić swojej już dorosłej córki do zwierzeń. Nastoletnie lata Aneta miała już dawno za sobą. W tym roku skończyła 42 lata. I życie nie było słone różami. Miała za sobą dwa nieudane małżeństwa. Może dlatego niechętnie opowiadała, co się u niej dzieje. Miała dwoje dzieci. 20-letnią córkę Agatę, która od urodzenia mieszkała z babcią, i 17-letniego syna Dawida, z drugiego małżeństwa. Chłopak mieszkał z mamą w Ząbkach. Aneta ciężko pracowała, by utrzymać siebie i syna. Nocami pracowała w Warszawie, w wartowni zajezdni tramwajowej. Za dnia dorabiała w szalecie na targowisku. Jadwiga od jakiegoś czasu nie miała kontaktu z córką. Ich relacje były co prawda chłodne, ale Aneta od czasu do czasu kontaktowała się z matką. Jej syn często odwiedzał siostrę u babci. Jego wizyty również ustały. Kilka dni wcześniej wnuk zdradził Jadwidze, że Aneta dorabia na targowisku, pobierając opłaty za korzystanie z toalety. Jadwiga postanowiła, że przy okazji sprawunków odwiedzi ją w pracy. Jednak na miejscu okazało się, że przy stoliku nie ma Agaty. Zamiast niej siedział jakiś młody chłopak. Jadwiga zapytała o córkę, ale mężczyzna rzucił jej jedynie zdziwione spojrzenie, jakby nigdy o Anecie nie słyszał. Jak się okazało, sam był tu nowy. Jak twierdził, ściągnęła go tu kierowniczka, bo nie ma rąk do pracy. Jadwiga była zmieszana. Wnuk wyraźnie powiedział, że Aneta dopiero zaczęła tu pracę, dlaczego więc już na starcie się w niej nie pojawia. Kobieta wróciła do domu. Już od kilku dni miała dziwne przeczucie. Czuła, że wydarzyło się coś złego. Nagły ryk telefonu sprowadził Jadwigę na ziemię. W słuchawce odezwał się niski męski głos. Przepraszam, udusiłem pani córkę. Następnie, jakby nigdy nic, odłożył słuchawkę. We start with breaking news. Take a look, this 10-year-old girl missing now for more than 12 hours. A massive search is underway in Westminster. He is the same man that was taken into custody yesterday when police arrived on the scene. So talk to us about what police are sharing about this investigation, Megan. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Powiem Wam szczerze, że nie przypuszczałem, że jeszcze kiedykolwiek to powiem, ponieważ nie planowałem powrotu na ten kanał, przynajmniej nie tak szybko. Ostatnie 2 miesiące mojego życia były na tyle tragiczne, iż miałem totalnie wenę, a nie ochotę, aby czytać o tragediach innych ludzi. Natomiast doszedłem do wniosku, że życie toczy się dalej, czas robić coś kreatywnego, dlatego powstaje ten odcinek. Mam nadzieję, że jeszcze ktokolwiek o mnie pamięta i że wytrwacie do końca dzisiejszego filmu. Film powstał w całości na podstawie książki Warszawa kryminalna, reportaże sądowe autorstwa Heleny Kowalik. Jeżeli interesują Was inne sprawy kryminalne z naszego kraju, gorąco zachęcam do zakupu książki. Link znajdziecie w opisie. Jednocześnie pragnę podkreślić, że nie jest to żadna współpraca sponsorowana. Jadwiga stała jak wryta. Poczuła, jak zimny pot oblewa jej ciało. Czym prędzej zawołała wnuczkę, która siedziała z chłopakiem w drugim pokoju. Agnieszka wybrała na komórce numer brata. Serce biło jej jako szalałe. Jednak w słuchawce odezwał się obcy mężczyzna. Oznajmił, że Dawid wyszedł do sklepu i zapomniał zabrać telefon. Agnieszka zaczęła więc dopytywać o matkę, czy wszystko z nią w porządku i czy może ją prosić do telefonu. Mężczyzna zawahał się chwilę, po czym oznajmił. Zrobiłem to z miłości. Przepraszam. I przerwał połączenie. Agnieszka była w nie mniejszym szoku niż babcia. Razem ze swoim chłopakiem Sebastianem czym prędzej pobiegli do bloku matki. Niestety dziewczyna nie posiadała kluczy do mieszkania. Jej stosunki z matką pozostawiały wiele do życzenia. A w sumie prawie ich nie było. Klatka schodowa jak zwykle była zamknięta. Agnieszka zadzwoniła domofonem do sąsiadki i poprosiła, by ta ją wpuściła.
Kobieta przy okazji poradziła jej wezwać policję. Zauważyła bowiem, że u Anety już od 3 dni non-stop pali się światło, a nikogo w mieszkaniu nie słychać. Agnieszka przeskakiwała z nogi na nogę. Czekanie na funkcjonariuszy wydawało się ciągnąć w nieskończoność. A co jeśli ten mężczyzna mówił prawdę i mamie stało się coś złego? Sebastian przytulił dziewczynę. Starał się uspokoić, jak najlepiej potrafił. Po godzinie policjanci wyważyli drzwi. Specyficzny zapach już na wejściu uderzył Agnieszkę. Był nie do wytrzymania. Dla policjantów było już oczywiste, że w mieszkaniu rozkłada się ciało. Kazano Agnieszce i Sebastianowi zostać na korytarzu, tak, aby nie zacierali śladów. Zapach zaprowadził funkcjonariusza do łazienki. W wannie leżała Aneta, a na podłodze zwłoki Dawida. Oboje nie żyli już od kilku dni. Ktoś ich udusił. Kobieta miała szyję owiniętą smyczą od kluczy. Ubrana była w, jak to określono, czarne ubranie wyjściowe. Spod spodni widać było czerwone figi z nadrukowanymi 2 serduszkami przebitymi strzałą i napisem I love you. Dla Agnieszki odkrycie zwłok matki i brata było szokiem. Nie wiedziała, jak ma o tym powiedzieć babci. Policja zaczęła od rozpytania sąsiadów. Wstępny wywiad środowiskowy wykazał, że Aneta była raczej spokojną osobą. Nikomu nie zawadzała. Zawsze uprzejma. Nie miała wrogów. Sąsiadka wspomina, że rok wcześniej, gdy Anecie zostało przydzielone mieszkanie, zapukała do niej, by się przywitać. Sprawiała wrażenie naprawdę miłej kobiety. Na początku mieszkała tylko z synem. Rzadko ktoś ich odwiedzał. Jednak z czasem Aneta była widywana w towarzystwie młodego chłopaka. Sąsiadka była początkowo przekonana, że to kolega Dawida. Jednak z czasem zaczęto zauważać zażyłość Anety z młodzieńcem. Chłopak wkrótce się do niej wprowadził. Ta podzieliła nawet salon, o co miała być mała awantura z sąsiadami. Bo remont odbywał się późno w nocy. Lokatorzy narzekali na hałas. To był jedyny raz, gdy miała spięcie z kimś z budynku. Jednak podobno nikt nie komentował ich osobliwego związku. Każdy ma prawo żyć jak chce. I nic innym do tego. Następnego dnia policja zatrzymała chłopaka. Był to 22-letni Tomasz B. z zawodu technik-mechanik. Pracował dorywczo jako murarz. Bez wahania przyznał się do winy. Jak to zwykle w życiu bywa, Tomasz poznał Anetę przypadkiem. Jechali tym samym autobusem z Warszawy do Tczewa. W autobusie ich wzrok spotkał się kilkakrotnie. Aneta zalotnie uśmiechała się do młodzieńca. On odwzajemniał jej zainteresowanie. Był dopiero co po odbyciu służby wojskowej. Hormony buzowały. Akurat szukał nowej dziewczyny. Aneta nie wyglądała na swój wiek. Do tego jej urok osobisty przyciągał mężczyzn. Los chciał, że wysiedli na tym samym przystanku. Scena jak z filmu. Wysiadając niby przypadkiem, zderzyli się ramionami. Anecie upadła torebka. Tomasz ochoczo schylił się, by ją podnieść. Zadarł głowę i ich wzrok znów się spotkał. Chłopak przeprosił i zaproponował, że odprowadzi Anetę do domu. Ta nie protestowała. Wręcz podobały jej się te szczeniackie zaloty. Tego dnia jakoś tak nie spieszyło jej się do domu. Spacerowali blisko 5 godzin, nim w końcu dotarli do klatki Anety. Tam, na pożegnanie, wymienili się numerami telefonów komórkowych. Aneta wpadła Tomaszowi w oko. Wiedział, że musiała być od niego starsza, ale o dzielącej ich 20 lat różnicy wieku dowie się dopiero od prokuratora. Zaczęli się spotykać. Tomasz często odwiedzał Anetę w pracy, w zajezdni tramwajowej. Można powiedzieć, że umilał jej nocki. Któregoś dnia podarował jej nawet swoje zdjęcie, zrobione jeszcze w wojsku. Miał na nim mundur polowy. Aneta podpisała fotografię „Kochany Tomaszek” i trzymała bezpiecznie za celofonową okładką w portfelu. Miała się również chwalić koleżankom w zajezdni, że ma teraz żołnierzyka. Jednak nikt nie wiedział, kim był Tomasz, gdyż swoją zażyłość utrzymywali w tajemnicy. Na intymne schadzki wybierali domki letniskowe. Mijały tygodnie, a oni zbliżali się do siebie coraz bardziej.
Aneta opowiedziała, jak w wieku 18 lat wyszła po raz pierwszy za mąż. Miała wtedy poronić. Było to oczywiście kłamstwo. Aneta dzieliła się tylko wygodnymi dla siebie faktami. Można powiedzieć, że przepisała na nowo swoje życie i w takiej wersji zaserwowała je ukochanemu. W poprawionym życiorysie brakło więc miejsca dla Agnieszki i Dawida. Trzymała w tajemnicy, że ma córkę i że mieszka z synem. Prawda była taka, że jej pierwsze małżeństwo trwało rok. Z tego związku zrodziła się Agnieszka. Aneta po 10 latach ponownie wyszła za mąż. Urodziła Dawida. Jednak wybranek okazał się alkoholikiem. Bił Anetę. Ta wielokrotnie uciekała do rodziców. Rozwiedli się. Tomasz natomiast był z Anetą szczery. Mieszkał z dwoma braćmi w podwarszawskim Pruszkowie. Jak mówił, jego bracia byli dumą rodziców. Studiowali zaocznie w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Byli niezależni. Na czesne zarabiali sami, pracując na budowach. Tomasz jako jedyny nie studiował. Jak twierdził, nie miał głowy do nauki. Do tego rozrabiał. Dostał nawet wyrok w zawieszeniu za pobicie chłopaków na zabawie. Przyszła zima i kochankowie musieli zapomnieć o potajemnych schadzkach na działkach. To wtedy Aneta postanowiła przygarnąć Tomasza do siebie. Zaznaczyła jednak, że ma dla niego niespodziankę. Gdy Tomasz przyjechał z rzeczami, okazało się, że Aneta ma 17-letniego syna Dawida. Był to nie lada szok dla 22-latka. Do tego Dawid był lekko upośledzony w rozwoju. Chodził do szkoły specjalnej. Nie minęło kilka dni, a chłopak zaczął mówić do Tomasza tato. Po 2 tygodniach Aneta miała dla ukochanego kolejną rewelację. Oznajmiła, że jest z nim w ciąży i będą mieli chłopca. Tomasz bardzo się ucieszył. Lubił dzieci. Do tego syn miał mieć jego oczy. Anecie natomiast nie było do śmiechu. Martwiła się, jak sobie poradzą. Wyjawiła również, że ma długi. Jednak Tomasz zapewniał, że zrobi wszystko, by ich utrzymać. Zaciągnął pożyczkę 5000 zł na spłatę ich długów oraz na postawienie ścianki działowej w salonie, tak aby Dawid miał swój kąt, gdy urodzi się dziecko. Niestety Tomasz nie wiedział wtedy, że ciąża jest zmyślona. Zostanie poinformowany o tym w sądzie, gdy przyjdą wyniki sekcji zwłok. Pieniądze na badania Aneta wydawała na głupotę. Miała słabość do zakupów. Love story Anety skończyło się tak samo szybko, jak się zaczęło. I jak zwykle, na jej zasadach. Tomasz prowadził się na gwiazdkę. A już pod koniec stycznia Aneta oznajmiła, że nic z tego nie będzie. Kazała Tomaszowi zbierać manatki. Dla młodego chłopaka był to nie lada szok, zwłaszcza, że spodziewali się wspólnego potomka. Próbował załagodzić sytuację. Przekonać Anetę, by dała mu drugą szansę. Wtedy kobieta rozpłakała się i wykrzyczała, że żadnego dziecka nie będzie, bo poroniła w Boże Narodzenie. Tomasz nie mógł o tym wiedzieć, ponieważ na święta przebywał u swoich rodziców. Ta informacja dosłownie zwaliła chłopaka z nóg. Było to już za dużo. Rozpłakał się z bezsilności. Dla kochanków była to naprawdę ciężka noc. Rankiem Tomasz jak zwykle wyszedł do pracy. Nadal nie dopuszczał do siebie myśli o wyprowadzce. Po powrocie był sam w mieszkaniu. Czekał spokojnie na Anetę. Miał nadzieję na ocieplenie relacji. Jednak kobieta, gdy tylko go zobaczyła, zażądała, aby natychmiast się spakował. Chłopak nie protestował. Zaczął zbierać swoje rzeczy. Aneta poszła do kuchni, usiadła na stołku i w spokoju obserwowała Tomasza. Wydawała się być niewzruszona całą sytuacją. Tomasz, widząc jej obojętność, wpadł w złość. Jak zezna później w sądzie, coś w nim pękło. To była chwila. Niespodziewanie zerwał się i podbiegł do Anety. Bez słowa złapał ją za szyję. Z całych sił zaciskał dłonie na jej krtani. Aneta nie miała szans się bronić. Była zbyt słaba. Po kilku sekundach osunęła się na podłogę. Tomasz puścił. I stał tak nad nią chwilę, cały roztrzęsiony. Adrenalina opadała. Powoli dochodziło do niego, co zrobił. Ale było już za późno. Zaciągnął ciało do łazienki i włożył do wanny. Następnie na dłoni zawiesił różaniec,
bo często go odmawiała. Jak sam później zezna. Wydawało mi się, że jakby westchnęła, więc dla pewności założyłem jej jeszcze pasek od smyczy na szyję i pociągnąłem. Następnie przykrył twarz prześcieradłem. Nie był w stanie patrzeć na ponury grymas, jaki malował się na jej twarzy. Tomasz obserwował bezwładne ciało Anety i odtwarzał w głowie ostatnie minuty jej życia. Wtedy zadzwonił telefon. Na ekranie wyświetlił się napis syn. Tomasz odebrał. Dawid powiedział, że już wraca do domu ze szkoły. Tomasz przytaknął i rozłączył się. Po kilku minutach Dawid wszedł do mieszkania. W środku panowała grobowa cisza. Dość niecodzienny obrazek. Zawołał mamę, ale nikt nie odpowiadał. Wszedł do łazienki i zobaczył nieprzytomną Anetę w wannie. Nim jednak doszło do niego, na co patrzy, poczuł na szyi ucisk. Tomasz zaszedł chłopaka od tyłu i zaczął dusić. Nie trwało to długo. Ale Tomasz chciał mieć pewność, że i syn już nie żyje, więc dodatkowo zacisnął na jego szyi pasek od spodni. Chłopak zezna później w sądzie, że pozbawił życia Dawida, bo wiedział, że chłopiec nie poradzi sobie bez matki. Dawid okazał się być niewinną ofiarą tajemniczego związku Anety. Kobieta od zawsze miała słabość do młodszych mężczyzn. Sądziła, że tacy będą ją bardziej szanować, opiekować się i troszczyć. Jej ostatni mąż był młodszy o 10 lat, ale miał ciężką rękę. Ewidentnie nie miała szczęścia do facetów. Rodzice nie pochwalali jej związków z młodszymi facetami. Dlatego związek z Tomaszem trzymała w tajemnicy do samego końca. Zabroniła synowi wspominać o Tomku dziadkom. W sądzie okaże się, że rodzina mało o niej wiedziała. Co za tym idzie, nikt nie mógł w porę zareagować. Aneta miała siostrę, ale stosunki były raczej chłodne. Nie wiedziała nawet, gdzie ta dokładnie mieszka. Nigdy siebie nie odwiedzały. Aneta nie interesowała się też córką. No może do momentu, gdy ta zaczęła się usamodzielniać i zarabiać pieniądze. Wtedy często wyciągała do niej rękę o pomoc. Udawała przyjaciółkę. Chłopak Agnieszki zezna w sądzie, że widział raz Anetę w towarzystwie Tomasza. Zakochani robili zakupy na targowisku. Potem on niósł siatki z zakupami. Cały czas trzymali się za ręce. Sebastian chciał się przywitać, ale Aneta odwróciła wzrok, jakby go nie znała. Co ciekawe, Aneta trzymała związek w tajemnicy nawet przed swoją najlepszą koleżanką z pracy, Beatą. Beata kiedyś wpadła na parę na ulicy. Aneta była wyraźnie zmieszana. Powiedziała tylko cześć i szybko się ulotniła. Nie przedstawiła młodzieńca. Bracia Tomasza nie byli zachwyceni jego nową dziewczyną. Najstarszy z nich, Szymon, zezna w sądzie, że od razu było widać, że Tomaszowi bardziej zależało na Anecie. To on się starał. Bracia nie wróżyli im długiego związku. Dlatego właśnie nie zdziwił ich telefon Tomasza, który poprosił o pomoc w wyprowadzce. Powiedział, że pokłócił się z Anetą i ta wyrzuciła go z domu. Sama miała na jakiś czas pojechać do rodziców. Szymon zezna w sądzie, że zaparkował pod blokiem Anety. Tomasz kazał mu czekać na dole i sam znosił rzeczy do pojazdu. Zawołał brata jedynie, aby ten pomógł mu wynieść pralkę. Stała już na progu. Wszystkie fanty miał kupić na kredyt. Szymon był kompletnie nieświadomy, że w mieszkaniu są zwłoki Anety i Dawida. Tomasz został przebadany psychiatrycznie. Na początku kontakt z nim był niepełny. Nie odpowiadał na pytania psychiatry, tak jakby ich nie rozumiał. Jednak po jakimś czasie miał ogromną potrzebę zwierzania się. Po tym, co zrobiłem, nie mogłem spać. Bolały mnie kolana. Pewnie dlatego, że gdy kładłem Iwonę do wanny, musiałem ugiąć jej nogi. Nie mieściła się. To taka jej zemsta po śmierci. Tomasz w szpitalu pisał listy do rodziców. Kochani rodzice, w pierwszych słowach mojego listu chcę was przeprosić za to, że zrobiłem coś strasznego. Ale pamiętajcie, bardzo was kocham i żałuję tego. Działałem w afekcie. Nie byłem świadomy. Trudno się dziwić, przecież ja straciłem syna. Teraz myślę, że ta kobieta chciała mnie wykorzystać nawet kosztem życia naszego syna.
bo miała kilka długów do spłacenia, a ja byłem potrzebny do zaciągania pożyczek. Chciała wziąć pieniądze i później mnie zostawić. Mam do was tylko jedną prośbę. Kochajcie się. Przepraszam, że was zawiodłem. Wieczorem odmawiam koronkę do Miłosierdzia Bożego. Modlę się codziennie o zdrowie was wszystkich. Najbardziej o mamę. Tyle jej zdrowia napsułam. Ja byłem ten najgorszy. Ze mną było najwięcej problemów. Ale to się zmieni, gdy wyjdę. Codziennie sprzątam cele, zmywam naczynia, a wieczorem jak tylko starczy sił, dopóki nie zasnę, spędzam czas na modlitwie. Tomasz pisał również do braci. Mamie napsułem nerwów i teraz zamiast pomagać w doczekaniu spokojnej starości, tylko dobiłem kilka gwoździ do jej trumny. A wszystko przez to, że zapoznałem Anetę. Kiedy z nią zamieszkałem, nie byłem sobą. Strasznie się zmieniłem. Robiłem wszystko, co mnie poprosiła. Nie miałem swojego zdania. I nie byłem w stanie logicznie myśleć. Wykorzystała moją miłość do dzieci i moje dobre serce. Nienawidzę tego świata. Nienawidzę siebie. Oszukała mnie, oszukała wszystkich. Dlaczego ona to zrobiła? Ile osób w ten sposób skrzywdziła? Przecież ten chłopak mógł żyć, gdyby nie jego zła matka. Miał tylko 17 lat. Boże, ratuj. Może kiedyś wyjdę. Ale nie jest łatwo wiedzieć, że tyle ludzi przez nią cierpi. Dla wszystkich ja jestem złym człowiekiem, bandytą, mordercą, a to ona była zła. Przez nią teraz wszyscy cierpią. Nikt nie wie, że jestem niewinny, pomimo tego, co zrobiłem. Ja chcę być znów na wolności, tak jak ptak. Szymek, a ty się ucz. Weź przykład z Arka. Tomaszowi poza zabójstwem postawiono jeszcze zarzut przywłaszczenia. Z mieszkania Anety zniknęły dwa telefony komórkowe, telewizor marki Sharp, odtwarzacz DVD, konsola, pralka marki Polar, kuchnia mikrofalowa, czajnik oraz dywanik. Wartość tych rzeczy wyceniono na 6380 zł. Tomasz oczywiście bronił się. Twierdził, że wszystkie te rzeczy zostały zakupione z pożyczonych pieniędzy. W aktach sądowych jest potwierdzenie, że przed Bożym Narodzeniem pożyczył z PKO 5000 zł. Prokurator żądał dożywocia. Nieprawomocny wyrok sądu brzmiał. 10 lat więzienia za zabójstwo Anety Król. 25 lat za odebranie życia Danielowi. Łącznie 25 lat. Dla niektórych słuchaczy pewnie ten wyrok jest niesatysfakcjonujący. W końcu Tomasz pozbawił życia aż dwie osoby. Niewątpliwie zasługiwał na dożywocie. Jednak istniały pewne okoliczności łagodzące. Po pierwsze, sam przyznał się do winy. Jedynie dzięki jego zeznaniom można również ustalić stan faktyczny przestępstwa. Należy pamiętać, że rodzina Anety w ogóle się nią nie interesowała. Tomasz mógł przepaść bez wieści. Nikt w bloku nie znał jego nazwiska. Pamiętajmy, że Tomasz również wykonał telefon do matki i poinformował o tym, co zrobił. Jak zeznał w sądzie, uważał, że ofiarom należy się pogrzeb. Jak czytamy w książce Heleny Kowalik, sędzia podkreśliła, iż należy sobie odpowiedzieć na pytanie. Co by było, gdyby sam oskarżony nie zawiadomił policji o tym, co zrobił? Jaki dowód miałby prokurator na to, że jest on sprawcą przestępstwa? Kara powinna być i słuszna, i wychowawcza społecznie. Gdyby Tomasz został skazany na dożywocie, to jak ten wyrok mieliby postrzegać ci, którzy pewnego dnia muszą zdecydować, czy się przyznać do popełnionego przestępstwa? Gdyby Tomaszowi zasądzono najwyższą możliwą karę, czyli dożywocie, byłby to jasny sygnał, że nie warto się przyznawać. Co więcej, należy zaprzeczać nawet faktom oczywistym, ponieważ skrucha i chęć odkupienia winy i tak nie będą miały znaczenia. I to już wszystko, co dzisiaj dla was przygotowałem. Jestem niezwykle ciekawy, co wy sądzicie o całej sprawie. Z niecierpliwością czekam na wasze komentarze. Dziękuję również za każdą łapkę w górę, jest to bardzo ważne. Zawsze to powtarzam. Im więcej takich łapek, tym więcej osób dowie się o sprawie dzisiejszego odcinka. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.